Od kilku dni na kanale Gen Z trwał ten cały finał w Afryce i wszystko fajnie, tyle że dwa ostatnie finałowe odcinki zostały zamknięte do obejrzenia za płatnym paywallem. Na podobnej zasadzie jak pay-per-view we Free Fightach, kosztuje to 34 zł na miesiąc, bo jest to po prostu subskrypcja z dostępem do dużej platformy z internetową telewizją. I decyzja mrożona nie spodobała się widzom, gdyż tegoroczny finał Gen Z był mocno promowany tymi dziwnymi filmikami z zaszyfrowanym przesłaniem. I same odcinki naprawdę dobrze się obejrzały, żeby na koniec wszystkim podekscytowanym widzom takiego fuckera pokazać i zostawić dwa finałowe odcinki za paywallem. Nie jestem w stanie tego zrozumieć i trochę się zawiodłam. Nie każdy jest w stanie opłacić tą platformę, a zapewne większość bardzo chciałaby to obejrzeć. Na Twitterze pojawiły się głosy strasznie dziwne, dosłownie wrzucając coś takiego za paywall, wystawiają się na zarzuty, że robią wszystko dla pieniędzy, a nie żeby robić ciekawy content dla widzów.